konferencji prasowej po dzisiejszym spotkaniu w Krakowie z Podkanem i tam trenerów obu drużyn, no to bardzo proszę zabranie głosu swojej na wstępność. Bardzo proszę. Ja myślę, że było to spotkanie w niezłym tempie. Myślę, że był to taki, można nazwać, mecz walki. Myślę, że jedna i druga drużyna miała swoje okazje w tym meczu. Mecz ciągle na styku, można powiedzieć, praktycznie od początku do końca. W każdej chwili ten mogła jedna drużyna wygrać. Myślę, że dla nas ten moment taki niezbyt przyjemny był, którym tak by się odwróciły pewne role, były te 5 minut ostatniej pierwszej tercji, gdzie przy stanie 1-0 i te 15 pierwszej minut tercji, gdyśmy grali dobrze, a straciliśmy dwie bramki szybko, na 1-1, na 2-1 i to był taki moment, gdzie mam pretensje do tego, że nie została utrzymana dyscyplina w grze i zamiast schodzić z tej pierwszej tercji z korzystnym wynikiem, zeszliśmy z niej przy sytuacji 2-1 dla Krakowi, te dwie kolejne tercje na remis. A i tak to moim zdaniem wyglądało. Były, tak jak powiedziałem, myślę, że jedna, druga drużyna miała swoje momenty i można było ten mecz a jedni, a i drudzy mogli go wygrać. Dziękuję bardzo. Trener, ja myślę, że trudno trzeba nic dodawać, że kolega tu wszystko powiedział, bo de facto tak ten mecz się odbył. No, myśmy tu jedną braniczkę strzelili więcej. No Witar miał tam okazję, nie strzelił, mi też okazję, nie strzelił bramkarzy dobrze. Cieszymy się oczywiście, że wygrali mecz, a że tu jedną bramkę strzelili więcej. Dziękuję bardzo, proszę o pytanie. Chciałbym spytać jeszcze obu trenerów o wskazanie najlepszych zawodników drużyny. Słabo. Dziubiński. Ja mam pytanie do trenerów. Czy do końca okienka transferowego jest szansa, że będą mieli panowie do dyspozycji jakichś nowych zawodników? Czy coś się może wydarzyć? To może najpierw... Co się tyczy naszej duże na pewno nie. Nie wydarzy się, tak? Nie wydarzy się, na pewno nie będzie żadnych ruch transferowych, bo to się wiąże oczywiście z budżetem klubu i z finansami. No tak, może się ktoś nowy pojawić, ale mówię, to jest trudny temat, a w tym okresie po prostu załatwić dobrych zawodników, to jest problem. Jest to loteria, ono to może być, a nie musi. Przejścia zawodnika albo się sprawdza, albo se nie sprawdza, ale to już niestety nikdy naprawi ten blend, bo transferowe okienko jest zamknięte. Pytanie od pana Andrzeja Stanowskiego o absencję Wiśniewskiego. Czy ona jest spowodowana? No, ma jakiś problem mięśniowy tam. Tak. Czyli to jest jakaś taka rzecz, że będzie, jest szansa, że w piątek będzie mógł zagrać? Czy to jest raczej? Myślę, że tak. Pozostałe kontuzje, zwłaszcza tutaj Robert Maszut? Zobaczymy. Jeżeli nie w piątek, to po przerwie reprezentacyjnej by mieli być zdrowi wszyscy. Czy jeszcze jedno takie pytanie od pana Marka. Panie trenerze, wygląda na to, że ten wynik sprawia, że no przed playoffami się pewnie nic nie zmieni. Najprawdopodobniej Krakowie skończy na czwartym, wy na piątym miejscu, czyli w pierwszej rundzie trafiacie na siebie. Jak pan widzi tą rywalizację w play w pierwszej rundzie potencjalną? Wie pan co, no tak, najprawdopodobniej to najprawdopodobniej to za dwa miesiące będzie wiosna. A 7 meczy razy 3 to jest 21 punktów, więc tak naprawdę kto z kim będzie grał, to naprawdę tak podejrzewał, że może Pan Bóg wie. Bo ja na razie nie wiem, kto z kim będzie grał. No to trenera też nie będę pytał, bo... Nie, no to wszystko otwarte, to... Wszystko jest otwarte. Tam tylko proszę dodać, tak jak powiedziałem, że u nas nie będzie na pewno już wzmocnień do play-offu. To się, tak jak powiedziałem, to się wiąże z budżetem i z finansami klubu. Ja mam pytanie do pana trenera Rochaczka. Panie trenerze, ja wiem, że na pewno ty zawodnik nie tej klasy, ale żeby w razie czego była alternatywa, czy rozważa pan ściągnięcie Garbika z Denicy? No, na tym sensie jeszcze w ogóle nie zastanawiam. A
A jest taka opcja? Ja myślę, że w papierach coś takiego jest możliwe. Papierowo to załatwi, to myślę, że z tym nie jest problem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.